Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie marszałku, witam. Dzień dobry, pozdrawiam bardzo serdecznie. Panie marszałku, zacznę od cytatu ze słów Mirana Neumanna, polityka Platformy Obywatelskiej. Tak mówił wczoraj, można chodzić do panien z kwiatami, ale jak panny tych kwiatów nie chcą, to ile można prosić? Pannami oczywiście są PSL i inne formacje opozycyjne. Tym, który prosi Platforma Obywatelska, to wy jesteście winni tego, że no, ten związek po prostu nie wyjdzie? Dzisiaj o godzinie 11:30 wspólne wystąpienie liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, które, jestem o tym przekonany, będzie krokiem w kierunku integracji środowisk demokratycznych. Tutaj widać... Ale to w mniejszym wymiarze integracji, panie marszałku, jak rozumiem. No integracji, skoro wystąpienie dwóch liderów PSL Polski 2050, to integracji tych dwóch formacji, tak? Powoli, spokojnie, wszystko ma swoje tempo i swój czas. Pośpiech wskazany jest tylko przy łapaniu pcheł. Na to, aby podjąć ostateczną decyzję, będzie jeszcze kilka, może kilkanaście nawet tygodni. I z pewnością w ciągu pierwszego kwartału, tak zresztą zapowiadaliśmy, uformują się szyki demokratycznych partii po to, żeby jak najskuteczniej wygrać z PiS-em. Wygrać z PiS-em to znaczy zająć pierwsze miejsce, mieć możliwość stworzenia rządu i przywrócić w Polsce demokrację, zawalczyć o środki europejskie, które się Polakom należą i rozwiązać te wszystkie rzeczy, które po prostu nie są możliwe w tej rzeczywistości. I tak, panie marszałku, ale jeżeli przywrócić demokrację, to znaczy, że nie ma demokracji, a to znaczy, że nie wygracie wyborów, jak nie ma demokracji. To w końcu jest ta demokracja, nie ma demokracji? Panie redaktorze, pan oczywiście trochę prowokuje, wie pan, no nie, co mam na myśli? Logicznie starałem się po prostu tę konstrukcję tak, jakoś rozłożyć na elementy. Tak, no ale przecież dobrze wiemy, ile wiele ustaw, jak wiele poczynań i działań jest na pograniczu demokracji i dlatego też te wybory są tak ważne, aby nie było wątpliwości, że instytucje, które zawsze są fundamentem i filarem demokracji, mogły funkcjonować w niezachwiany sposób. Mm. Dzisiaj widzę, że takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy są raczej areną żenujących widowisk niż stanowienia o wartości demokracji i o sensie tej demokracji. Pamięta pan, panie redaktorze, jak była końcówka kadencji profesora Rzeplińskiego, były drwiny, jakie to były śmiechy i poganianie do pracy, że niby ten Trybunał tak kiepsko pracuje. Tymczasem ten, który dzisiaj jest pod rządami pani Julii Przyłębskiej i to wszystko, co się tam dzieje, to jest dopiero żenujący obraz, jak można doprowadzić do upadku instytucje, które były dla nas bardzo ważne. Timothy Snyder pisał w swoim świetnym eseju o tyranii, że najpierw zaatakują instytucje, a później zniszczą demokrację. Te instytucje są u nas atakowane. Czyli oświeczane. Trzecia kadencja Prawa i Sprawiedliwości, panie marszałku, to byłby upadek w Polsce demokracji? Moim zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że wtedy moglibyśmy się już z demokracją pożegnać. Jest taka świetna książka... Pan marszałek wierzy w to, co mówi, tak? Że moglibyśmy się pożegnać z demokracją, tak, panie marszałku? Wszystko jest możliwe, panie redaktorze. Pan dzisiaj może wykluczyć to, że świat nie idzie w stronę autorytarnych rządów, a ja tego nie wykluczam, patrząc, co się dzieje chociażby... Nie widzę tego w zachodniej cywilizacji, że tak powiem, że idzie w stronę autorytarnych rządów, ale okej, może pan marszałek... To pewnie jest dyskusja na długie seminarium. Hmm. Ja oczywiście dysponuję argumentami, ale... Pewnie to, o tym będzie. Panie marszałku, to konkretu wróćmy, jeżeli chodzi o te układanki opozycyjne. Do końca pierwszego kwartału tego roku, zdaniem pana marszałka, to się tak. Musi już rozstrzygnąć, czyli marzec to będzie ta data, kiedy już musicie wszystko jakoś ułożyć. No i panie marszałku, no ale Platforma z Polską 2050 w końcu, czy szerzej, czy chcecie iść jedną ławą? Dzisiaj o 11:30 wspólne wystąpienie liderów, które jest, tak jak powiedziałem na początku, elementem takim inkluzywnym, otwierającym się na inne środowiska. Zalecam spokój. Zostało tylko
2,5 godziny i wszystkiego się dowiemy. Będziemy chcieli pracować nad wspólną listą spraw do załatwienia po to, żeby później można było rozmawiać o budowaniu takiej oferty, która, tak jak jeszcze raz powtórzę, będzie mogła wygrać z PiS-em. O to dzisiaj chodzi. Trzeba wygrać wybory dla Polaków, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, żeby nie było wątpliwości, że żyjemy w kraju demokracji, że Polacy są i zasługują na to, żeby mieć uczciwy kraj, uczciwą Polskę. Panie marszałku, czyli to początek budowania wspólnego programu opozycji, ale programu takiej oferty dla wyborców, programu wyborczego? Jak to ma wyglądać? Jest coś takiego jak mądrość etapu i dzisiaj ten etap polega na tym, że dwa bliskie sobie ideowo środowiska siadają i rozmawiają o programie, nie o stołkach, nie o synekurach, nie o spółkach Skarbu Państwa, tylko o tym... Na to jeszcze przyjdzie czas, to prawda, to jeszcze nie ten etap. Stołki i synekury. Panie redaktorze. Żeby dzielić stołki i synekury, trzeba wcześniejsze etapy wygrać. To prawda, panie marszałku. Dzisiejsza władza wyśrubowała standardy, jeśli chodzi o... Przyznaję, to prawda. I nareszcie pan redaktor tutaj obiektywnie przyznał. I nie chcielibyśmy kroczyć tą drogą, bo jak widzimy, nie najlepiej to się kończy, jeżeli zawłaszcza się te przestrzenie życia publicznego, które powinny należeć czy to do rynku, czy do organizacji pozarządowych. O to tutaj dzisiaj chodzi. Panie marszałku, to jeszcze jedna sprawa. No, PSL i Polska 2050 razem, ale w ostatnich tygodniach widać, jak Platforma Obywatelska odnosiła się do Polski 2050 właśnie Szymona Hołowni. Po tym, jak w tym głosowaniu nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym Polska 2050 nie zachowała aż tak, jak chciała Platforma, też Polskie Stronnictwo Ludowe. W każdym razie te relacje się pogorszyły i ze strony Platformy, jej wyborców, widać było może nie frontalny jeszcze, ale już zdecydowany atak w stronę Polski 2050. Panie marszałku, nie będzie tak, nie obawia się pan, że Platforma potraktuje tak też ten sojusz Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego właśnie jako jednak konkurencję. To jest podobny elektorat waszej Koalicji Obywatelskiej. 127-letnia partia, panie redaktorze, musiała przez okres swojej działalności i dziejów nabrać odporności i zapewniam pana, że ustoimy. Czy to będą ataki ze strony Prawa i Sprawiedliwości, czy to będą ataki z innej strony, my damy radę, nie pękniemy. Niejednokrotnie Polskie Stronnictwo Ludowe było atakowane. Nie chcę już przypominać wypowiedzi Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówili, że powinniśmy zniknąć, czy powinno się nas usunąć. To są słowa z pogranicza niedopuszczalnej narracji, ponieważ już za nią jest samo zło. A jednak jesteśmy, bo Polskie Stronnictwo Ludowe było, jest i będzie. Jesteśmy partią umiarkowanych, roztropnych decyzji, roztropnych rozwiązań, służący średnim, małym i dużym wspólnotom po to, żeby być strażnikiem zrównoważonego rozwoju, żeby nie dopuścić do tego, aby Polska mogła rozwijać się tylko w obszarze dużych aglomeracji, czy też w obszarze tylko i wyłącznie małych środowisk. Trzeba Polskę rozwijać równomiernie i Polskie Stronnictwo Ludowe to robi od lat w różnych obszarach, chociażby w województwie mazowieckim, gdzie współrządzimy od 20 kilku lat, gdzie marszałek Adam Struzik cały czas realizuje politykę zrównoważonego rozwoju. Nie pozwala, aby tereny gorzej rozwijające się odstawały od średniej wojewódzkiej. I to jest wartość Polskiego Stronnictwa Ludowego. Panie marszałku, a pakt senacki, jak istotną jest, czy będzie wartością, ten drugi pakt senacki po 2019 roku i tym sukcesie jednak wtedy wyborczym. Teraz już w grudniu miała być ta sprawa sfinalizowana. Potem słyszałem, że w styczniu. Co się dzieje, panie marszałku, z rozmowami na ten temat? Bo pan reprezentuje PSL w tych rozmowach, w tych negocjacjach. Tutaj nie ma żadnego problemu. Świetnie nam się współpracuje w zespole z kolegami z Polski 2050, Platformy Obywatelskiej, Lewicy. A to miejsca już są rozdzielone dokładnie? Wiadomo, kto, które województwo, które nie województwo, tylko który okręg? Prawie, że mamy tę mapę już rozpracowaną. Powiem to, co dzisiaj jest oczywiste, że gdyby dzisiaj były wybory do Senatu, to w ramach tej ordynacji, która obowiązuje do Senatu, partie należące do paktu senackiego, paktu demokratycznego, mogłyby liczyć nawet na 65-66 mandatów, a więc nawet powiększenie stanu posiadania.
To pokazuje pewien trend, dlatego że z miesiąca na miesiąc, kiedy te badania aktualizujemy, ta liczba mandatów coraz bardziej przechyla się na stronę partii demokratycznych. A to kiedy domknięcie, panie marszałku, tego procesu, jeżeli chodzi o pakt senacki? Kiedy podpisanie jakiejś umowy, bo to, jak rozumiem, musi być też jakoś formalnie. Ja myślę, przecież, panie redaktorze, że nawet jak będziemy gotowi, to też musi być odpowiednia kolejność komunikowania i myślę, że nie odbierając absolutnie radowi, myślę, że lepiej, aby obywatele najpierw dowiedzieli się, jaka jest formuła partii demokratycznych do wyborów do Sejmu, a Senat, jak mówię, dopinamy, pewne sprawy są już na końcówce, więc jesteśmy gotowi zaraz po tym przedstawić opinii publicznej także nasz urobek. A mówił to marszałek, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL. Do rozmowy z panem marszałkiem wrócimy za kilka sekund. Internetowa dogrywka. Radiosłuchaczom życzymy już dobrego dnia. Mówimy do usłyszenia pozostałym, którzy pozostają m.in. na stronie radioplus.pl. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL, cały czas pan marszałek jest z nami. Panie marszałku, nie ma pan wrażenia, że Prawo i Sprawiedliwość po tej jesiennej, takiej ewidentnej zadyszce, wtedy jakaś kumulacja problemów, między innymi tych dotyczących kryzysu energetycznego, to wszystko wtedy się zbierało. No więc po tej zadyszce jest jakiś oddech teraz i no, sytuacja zdaje się, że jest partii rządzącej lepsza niż mogło się przed tą zimą właśnie wydawać. Tak mówię już w kontekście wyborów. Nie, nie widzę tego zjawiska, dlatego że mam ocenę, jak ciężko idzie partii rządzącej przeprowadzenie ustawy o Sądzie Najwyższym. To pokazuje, że jest to środowisko bardzo zatomizowane, środowisko, które nie jest spójne wewnętrznie, nie posiada kompletnie zdolności do prowadzenia polityki europejskiej, dlatego ma, że w swoim gronie ma eurosceptyków. Ale panie marszałku, ale to opozycja się pokłóciła po tym głosowaniu, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Mimo że głosowało wewnątrz inaczej, to tam jakoś przeszło to bez większej historii, a to u was no jakieś wielkie kłótnie. Nawet premier wyszedł w głosowaniu i dziękował. No właśnie. W danej Polsce, że głosowała przeciw. No tak było, to prawda, ale awantury nie było. Panie redaktorze, to tak nie całkiem, ale nie całkiem to rozumiem. No tak to należy rozumieć, że co to za różnica, czy głosowali tak, czy tak. No ważne, że ustawa poszła dalej do Senatu, panie marszałku. No poszła do Senatu, są nasze poprawki, będziemy głosowali nad poprawkami. Zobaczymy, to wszystko, panie redaktorze, jest jak taka gorąca lawa do końca, dopóki nie będzie na tablicy wyników, to nie można przesądzać, w którą stronę to pójdzie. A jeżeli chodzi o te poprawki, to jednak chyba trafią do kosza wszystkie te poprawki opozycji z Senatu. To jutro się o tym przekonamy, panie redaktorze. Mówię panu, że wszystko jest możliwe. Przed nami oczywiście ustawa wiatrakowa. Ja chciałem dyskretnie przypomnieć, że chociaż jesteśmy w internetowym na kilka minut, ale od godziny 9, czyli od tego momentu rozpoczyna się prezydium Sejmu, gdzie pewnie będzie więcej można dowiedzieć się i rozmawiać na temat ustawy wiatrakowej. To także jest bardzo ważne. My mamy swoje poprawki. Te poprawki będziemy zgłaszali i od nich uzależniamy poparcie ustawy. One są proobywatelskie, bo po pierwsze mówimy o nie 700, tylko 500 metrów, bo 700 to tak naprawdę wyklucza jakąkolwiek możliwość stawiania wiatraków. Mówimy o dobrowolności. Ale skąd ta teza, panie marszałku? Bo właśnie ja pamiętam, że wiele osób mówiło, że te 700 metrów to ogranicza o 50% możliwości stawienia wiatraków. Czyje to są obliczenia tak naprawdę? I skąd ta pewność, że ta to zmiana, która tak naprędce została przedstawiona i od razu udało się przeanalizować i przedstawić takie szczegółowe informacje, jakie będą jej konsekwencje? No wie pan, ja posługuję się informacją od specjalistów. Sam dobrze nie wiem, w jaki sposób to liczą, ale liczą, prawda? No mają swoje sposoby, mają jakieś tam moduły, wzory, według których liczą. No i twierdzą, że 200 metrów de facto eliminuje całą ideę, więc jeżeli tak ma być, to uważamy, że powinno się zrobić 500 metrów i do tego dołożyć dobrowolne referendum obywateli, których zawarte byłyby korzyści dla obywateli wynikające z niedogodności związanych z wiatrakami, czy na przykład skoro na wsi, czy w naszej gminie wiatrak, no to my mamy z tego korzyść polegającą na tym, że będziemy mieli prąd po cenie wytwarzania. No na przykład, prawda? I tego typu zapisy, jeżeli się znajdą w referendum i obywatele danej gminy, danej wspólnoty zdecydują się, że pomimo, że ten wiatrak no, może stanowić jakąś uciążliwość, choć ja uważam, że nie,
no bo przecież nie wierzymy w te głupoty, że przez wiatraki kury się nie niosą, prawda? Ale hałas to już chyba, to nie jest coś, czemu wierzymy, czy nie wierzymy. Ten szum jakiś, panie marszałku, to chyba jest faktem, prawda? No tak, ale czy akurat pan, panie redaktorze, jest na 100% przekonany, że jeżeli pół kilometra od wiatraka pan stanie, to pan usłyszy, jak on szumi? Nie wiem, ja szczerze mówiąc nie jestem tutaj ekspertem i nie mierzyłem, ja także. Byłem w pobliżu wiatraków, ale nie pamiętam, czy 300 metrów, czy 400, czy 500, 600 przestanę słyszeć ten szum, ale no wiem, że niektórzy mówią, że przy tych 500 metrach on jeszcze jest słyszalny, tak po prostu podrzucam ten argument, bo ja też kilka razy, razy próbowałem wsłuchiwać się w ten szum tych wiatraków i może akurat stałem przy takich wiatrakach, które może, nie wiem, słabiej się kręciły. Pewnie zależy od wiatru, prawda? To pewnie tak i naprawdę, no może jest coś z tym szumem, ale no pół kilometra to chyba już jest wystarczający argument, a jeżeli nawet wspólnota lokalna zdecyduje się, że pomimo tego, że gdzieś tam ten szum słychać, to będą mieli korzyści i tak zdecydują, to oddajemy sprawę obywatelom. Panie marszałku, ale jeszcze tak doprecyzujmy tę sprawę. Zaraz, za chwilkę puszczam już pana marszałka za dosłownie minutę na prezydium, oczywiście, panie marszałku, trochę wcześniej skończymy, ale pytanie jeszcze tylko, jak PSL zagłosuje, jeżeli no, ustawa będzie w takim kształcie 700 metrów jednak odległości. Wtedy będziecie przeciwko temu rozwiązaniu, bo to i tak jest liberalizacja przecież. Daliśmy szansę, czy damy szansę, zgłaszając poprawki. Zobaczymy, jakie będzie stanowisko. No ale to nie po to oni zgłosili poprawkę, że przecież 700 metrów, żeby teraz poprawkę 500 metrów. To jeszcze raz panu mówię, że w tym miejscu wiele różnych rzeczy się dzieje w sensie ugniatania stanowiska, zmiany stanowiska, więc jeżeli pan poczeka jeszcze chwilę, to naprawdę jutro się rozstrzygnie wiele rzeczy, czy to związanych z Sądem Najwyższym, czy też wiatrakami i sam pan, panie redaktorze, zobaczy, że jeżeli rząd nie ma większości, to być może będzie musiał się pochylić nad dobrymi poprawkami Polskiego Stronnictwa Ludowego, o które przed chwilą mówiłem, nie są jakąś tajemnicą, nie jakieś tam, powiedzmy, kuluarowe tematy, tylko oficjalnie mówimy, że takie mamy stanowisko. No w sprawie wiatraków faktycznie też Solidarna Polska tutaj stanowiska rządu nie popiera, a i część polityków Prawa i Sprawiedliwości, tych nienależących do Solidarnej Polski, też z terenu tam sygnały i presję otrzymuje, że niekoniecznie te przepisy chcą poprzeć. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu marszałkowi. Życzę bardzo państwu. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę udanego dnia. Pozdrawiamy. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz czas już na spotkanie z Kamilą Biedrzycką, jej programem Ekspres Biedrzycki. Dzisiaj jak zwykle ciekawi goście, ciekawe rozmowy. Serdecznie państwa zapraszam. Dzień dobry państwu, we wtorek to jest program Ekspres Biedrzyckiej, Kamila Biedrzycka. Witam państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, a po godzinie 9.45 Jan Strzeżek, do wczoraj rzecznik koła Porozumienie, ale od wczoraj już poza partią, bowiem on i Michał Wypij, czyli dwóch posłów Porozumienia, sprzeciwiają się współpracy tejże partii właśnie z Agrounią Michała Kołodziejczaka. Co dalej po stronie opozycyjnej, jeżeli chodzi o tworzenie list wyborczych, na ten temat oczywiście będziemy dziś rozmawiać, ale zaczynamy oczywiście od aktualności i od fatalnych, tragicznych informacji, które płyną do nas z Turcji i z Syrii, ponieważ rośnie liczba ofiar śmiertelnych trzęsienia ziemi. Zginęło niemal 5 tysięcy osób, ponad 15 tysięcy zostało rannych. Na miejsce dotarli już polscy ratownicy, ponad 70 i oczywiście pracują w systemie zmianowym 24 godziny na dobę. Sprawa numer dwa, już wracamy do polskiej polityki, czyli Koalicja Obywatelska i wczorajsze posiedzenie
stronie klubu koalicji z udziałem byłego premiera Donalda Tuska. Wspólna lista się oddala, bo ile można prosić? Takie słowa płynęły z ust polityków Platformy Obywatelskiej i dodawali oni: mamy plan na wybory, już bierzemy się do tworzenia jednej koalicyjnej listy Koalicji Obywatelskiej. Jak na to zareaguje opozycja? Na ten temat także z naszymi gośćmi dziś będziemy rozmawiać, ale wczoraj nie tylko posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej, ale również Prezydium Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Jarosław Kaczyński wrócił po chorobie, po długim pobycie w szpitalu. Po raz pierwszy takie spotkanie na szczycie w PiS-ie się odbyło. Teoretycznie dotyczyło ono wyborów także zbliżających się parlamentarnych, ale rozmawiano podobno również na temat Przemysława Czarnka. Murem chyba nie są Państwo zaskoczeni. Prawo i Sprawiedliwość za Przemysławem Czarnkiem, w przeciwieństwie, drodzy Państwo, do Polaków. Dlatego, że według ostatniego sondażu ponad 72% badanych krytycznie ocenia dotację ministra na zakup lub remont nieruchomości przez organizacje bliskie otoczeniu obecnemu obozu władzy, obozowi rządzącemu. Wydaje się jednak, że Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nic sobie z tego nie robi, ale opozycja składa wniosek oczywiście o odwołanie ministra Czarnka, o czym też dziś będziemy mówić. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam. Ale oczywiście rozpoczynamy od fatalnych wieści z Turcji. Tutaj mamy dla Państwa takie najświeższe informacje, choć faktycznie ten stan, między innymi jeżeli chodzi o statystyki dotyczące ofiar śmiertelnych, no niestety zmienia się w sposób absolutnie zatrważający. Kiedy wczoraj Państwa witałam w programie, mówiliśmy o 300 ofiarach śmiertelnych, w tej chwili jest ich już niemal 4,5 tysiąca i to na pewno nie jest koniec, bo to są głównie dane z Turcji, a w Syrii, gdzie to trzęsienie było jeszcze gorsze, sytuacja jest zdecydowanie bardziej poważna, ale tam ze względu na toczącą się wojnę domową, no i w ogóle zupełnie inną organizację państwa, nie ma dokładnych danych, jeżeli chodzi o ofiary śmiertelne i rannych. Na razie wiemy tyle, że cały czas mamy do czynienia z trzęsieniami wtórnymi. To ostatnie było najsłabsze z dotychczasowych i miało magnitudę 5,3. O tym poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne. To jest kolejny wstrząs w regionie niestety i podobno według przewidywań także niestety nie ostatni. Gwałtowne trzęsienie ziemi, do którego doszło wczoraj nad ranem czasu polskiego, to była dokładnie 2:17, spowodowało śmierć w tej chwili, na to co wiemy obecnie, 4365 osób. Wiemy też, że rannych, o tu już mamy aktualizację, prawie 21 tysięcy osób. Zniszczeniu uległo 5775 budynków, z których uratowano niemal 8 tysięcy ludzi. Ilu rannych jest w Syrii, jak Państwu wspomniałam, dokładnie nie wiadomo, ale także można ich z pewnością liczyć w tysiącach. Wstrząsy wtórne po trzęsieniu wciąż nawiedzają ten region. Odnotowano ich, drodzy Państwo, od wczoraj ponad 1000, więc proszę sobie wyobrazić, z jaką to jest częstotliwością. Działania służb ratunkowych niestety utrudnia mroźna zimowa pogoda. Słyszymy Turcja, słyszymy Syria. Wydawałoby się, że ciepło, tak na pierwszy rzut ucha. No ale nie, w tej chwili nocą tam także temperatury poniżej zera, więc to jest fatalna sytuacja. Na miejscu jest już ponad 70 ratowników z Polski wraz z psami tropiącymi. Oni podzielili się na takie grupy po to, żeby móc efektywnie pracować 24 godziny na dobę. No fatalna, absolutnie tragiczna sytuacja. No ale wracamy do polskiej polityki, drodzy Państwo. Znamy trochę kulis narady z Donaldem Tuskiem i w ogóle w ramach, w grupie Koalicji Obywatelskiej. Podobno były premier miał powiedzieć do swoich ludzi: kończymy ten serial. Serial nazywany przeze mnie, nieskromnie powiem, Brazyliadą. To Państwo doskonale pamiętają, jeżeli chodzi o te rozwody, połączenia, śluby i awantury w opozycji. No wydaje się, że Donald Tusk już ostatecznie stwierdził, że to jest najwyższy czas, żeby wyborcy dowiedzieli się, na jaki produkt będą mogli oddać swoje głosy w nadchodzących wyborach parlamentarnych, że to przeciąganie liny nie ma już większego sensu, bo może spowodować tylko no, bardzo zły skutek w postaci pozostania wyborców zirytowanych całą sytuacją w domach, więc obecnie
Sytuacja wygląda następująco. Koalicja Obywatelska zaczyna szykować własne listy, ponieważ PSL, Szymon Hołownia i Lewica się nie określili, jeżeli chodzi w ogóle o współpracę między sobą. Wszystkich, nie tylko z Koalicją Obywatelską, ale w ogóle. W odpowiedzi oczywiście dziś konferencja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza, którzy mają ogłosić rozpoczęcie współpracy. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia dziś będą mówić o powołaniu zespołów programowych. Na 11.30 dokładnie w Senacie zaplanowano wspólne wystąpienie obu liderów i oni podczas konferencji mają ogłosić właśnie współpracę programową swoich partii i zapowiedzieć powołanie zespołów programowych, więc to jeszcze nie będzie ostateczna informacja o wspólnej liście. Ale na razie taka najbardziej prawdopodobna sytuacja jest taka, że mamy listę Koalicji Obywatelskiej, listę Nowej Lewicy, listę PSL-u i Hołowni i co się okazuje prawdopodobnie także, jeżeli nie połączą się z PSL-em. Ale ja obstawiam, że jednak nie. Agrounii i porozumienia, przynajmniej tej części porozumienia, która jeszcze pod skrzydłami pani Sroki została. Sytuacja dość skomplikowana. Kilka cytatów jeszcze z wczoraj po posiedzeniu klubu Koalicji Obywatelskiej. Donald dał do zrozumienia, że musimy przyspieszyć i przestać się oglądać na innych. Zrozumiałem to jako złożenie do grobu tematu jednej listy. Kolejny cytat, tym razem z Jana Grabca, czyli jednego z bardzo ważnych osób w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej. Mówi Jan Grabiec tak. Nie mamy czasu, nie możemy czekać, aż PiS wygra wybory. Musimy ruszać z prekampanią, stąd decyzję przewodniczącego o przygotowaniu list kandydatów do Sejmu i o ruszeniu w teren. Spotkanie odbyło się wczoraj przy ulicy Mysiej w Warszawie. Co ciekawe, ani w siedzibie Platformy Obywatelskiej, ani w Sejmie, tylko właśnie przy ulicy Mysiej. W trakcie swojego przemówienia Tusk miał zapowiedzieć polityczną ofensywę w najbliższych tygodniach. Jej elementem mają być m.in. wyjazdowe posiedzenia Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i spotkania z wyborcami. Na to stawia teraz Donald Tusk. I co ciekawe, pytanie, czy nam to mówi wiele, czy wprost przeciwnie. Po raz pierwszy od bardzo dawna podobno na posiedzeniu klubu nie zabrał głosu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Gdyby ktoś zapomniał, to przypomnę. Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. A po drugiej stronie rozłam w porozumieniu. Jan Strzeżek, nasz dzisiejszy gość, i Michał Wypi odchodzą z partii Porozumienie w ramach protestu, jeżeli chodzi o współpracę tegoż porozumienia właśnie z Agrounią, Michała Kołodziejczaka. Wczoraj panowie poinformowali o tej swojej decyzji. Wraz z posłem Michałem Wypijem oraz przedstawicielami młodego pokolenia zasiadającego w zarządzie Porozumienia odeszliśmy dzisiaj z partii ze względu na brak akceptacji na sojusz z Agrounią. Tak mówił Jan Strzeżek wczoraj w Sejmie. Dziś, zapewniam państwa, powie zdecydowanie więcej. I jeszcze dalsza część historii, drodzy państwo, związanej z posiadłość plus, wykreślić ze środka literki. Zostaje podłość plus, według Andrzeja Rysuje. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pan minister Czarnek, oczywiście to już państwo doskonale wiedzą, nie widzi najmniejszego problemu w konkursie, który został zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji. W efektach tegoż konkursu właśnie twierdzi, że organizacje dobre, sprawdzone, patriotyczne dostały te dotacje. No problem w tym, że połowa z nich nie miała pozytywnej opinii ekspertów albo została stworzona na 3 dni przed rozstrzygnięciem tego konkursu, ale kto by tam się czepiał szczegółów. No, niemniej opozycja oczywiście będzie walczyć o to, żeby ministra Czarnka odwołać, a w takiej sytuacji to jest oczywiste. Prawo i Sprawiedliwość murem za ministrem edukacji stać będzie, choć według, tak jak już państwu wspomniałam, badaniom wielu Polakom, miażdżącej większości można powiedzieć, bo to jest ponad 70%, absolutnie nie podoba się to, co wydarzyło się w związku z dotacjami na remonty, na zakupy nieruchomości, które później, dodajmy, będzie można sprzedać, najmować i spokojnie sobie żyć podczas ewentualnie chudych politycznych lat. Czarnek zapowiada, że będzie pytał prezydentów miast z kolei, to taki odwet, rozumiem, za ile wynajmują powierzchnię fundacjom lewicowym. No więc zaraz przedstawiciel lewicy Krzysztof Śmiszek u nas będzie i ten problem także spróbujemy rozwiązać. Już za chwilę u państwa Krzysztof Śmiszek, zapraszam. Zdecydowaliśmy się po dokładnym przeanalizowaniu tych dokumentów,
wystąpić z wnioskiem do prokuratury i do Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ pan minister Czarnek przyznał dotacje podmiotom nieuprawnionym lub niespełniającym warunków konkursu. Pan minister Czarnek nie przestrzegał własnej procedury konkursowej, którą sam ustalił. Otóż dotacje otrzymały organizacje, co do których w dokumentach konkursowych mamy jasno stwierdzone, że nie spełniają celów konkursu. A spełnianie celów konkursu było jednym z warunków dopuszczenia do konkursu. Dotacje otrzymała instytucja, która nie jest organizacją pozarządową, jest organizacją rządową. I taka instytucja nie mieści się w katalogu instytucji, które mogą otrzymać dotacje. Zostały również złamane procedury konkursu. Pan minister Czarnek nie ogłosił ostatecznego wyniku konkursu. Otóż to, co jest w tej chwili na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, pokazuje, że w konkursie wygrały 42 organizacje pozarządowe. To nie jest prawdą. Państwa gościem poseł Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Panie pośle, mamy dalszy ciąg kolejnego politycznego w Polsce serialu pod tytułem Willa Plus, Posiadłość Plus lub Podłość Plus. Widział pan ten? Widziałem, tak, tak. No ale wydaje się, że pan minister Czarnek nie odpuszcza i chyba stwierdził, że najlepszą obroną będzie atak. I zapowiada tak. Zamierzam zapytać prezydentów wielkich miast, za ile wynajmują powierzchnię fundacjom i stowarzyszeniom lewicowym i dlaczego jest to wartość wielokrotnie niższa niż wartość rynkowa wynajmu tych powierzchni. Tak zapowiada minister Czarnek. No oczywiście pan minister musi się jakoś bronić, więc będzie teraz próbował zwekslować całą tę aferę na spór światopoglądowy. Ale tutaj sporu światopoglądowego nie ma. Nikt na opozycji i nikt rozsądny, nikt o zdrowym patrzeniu na rzeczywistość nie mówi, że państwo nie powinno dotować organizacji pozarządowych. Wręcz przeciwnie. Powinno i to jak najbardziej, bo to organizacje pozarządowe wykonują kupę dobrej roboty zamiast państwa, jeśli chodzi ale o podstawowe kwestie. Ale nie lewaki i nie komuniści. No proszę tak, pamiętać, no to panie tak, pośle, oczywiście, tak twierdzi minister oczywiście Czarnek. Pan minister Czarnek próbuje dzisiaj robić taką atmosferę wokół tego, co naważył u siebie w ministerstwie, że to a to jacyś komuniści, a to jakieś lewactwo atakuje ten biedny pisowski rząd, który przecież robi tyle dobrego. Znaczy, ja panie redaktor, mam takie poczucie, że to już jest jakaś taka końcówka tych rządów PiSu i oni chcą to państwo wycisnąć jak cytrynę. Znaczy, jest 8 miesięcy do wyborów, więc na tej ostatniej prostej chcą wycisnąć z tego budżetu dla swoich jak najwięcej. Podkreślam, tu nie ma sporu światopoglądowego. Tylko jak ja sobie przypomnę, panie redaktor, moją pracę w organizacjach pozarządowych, bo przed 2019 rokiem przez wiele, wiele lat pracowałem w organizacjach, to nam się nie śniło. Nie śniło nam się coś takiego, że można ubiegać się o dotacje na zakup nieruchomości. Oczywiście dostawaliśmy pieniądze jako organizacje, różne organizacje pozarządowe, nie wiem, na zakup krzeseł, na jakiś projekt, na broszurę, na budowę strony internetowej, na szkolenia i tak dalej, ale nikomu nie śniło się to, że można ubiegać się o dotacje na 5 milionów, żeby kupić sobie willę na Ursynowie Warszawskim. Można otrzymać te dotacje w sytuacji, kiedy eksperci dali tej organizacji absolutnie negatywne opinie, twierdząc na przykład, że one nie mają nic wspólnego z działalnością edukacyjną, to raz. I dwa, jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, o ile się nie mylę, ponad 50% z tych organizacji pochodzi z okolic Lublina, czyli, no tak, czy okręg miejsca, wyborczy pana Czarnka, ale ta sprawa śmierdzi na odległość. Zupełnie zbieg okoliczności. No oczywiście, tutaj nie ma zbiegów okoliczności, nie ma też przypadków. W polityce przede wszystkim są znaki, ale jakby ta sprawa śmierdzi na odległość od samego początku do samego końca. Dlatego, że po pierwsze, oczywiście najpierw, to jest cały taki ciąg technologiczny. Najpierw zmienia się ustawę po to, żeby móc stworzyć w ramach... Bo to jest wszystko zgodnie z prawem, dodajmy. No tak, no, wiele rzeczy w historii działo się zgodnych z prawem, a nie do końca byliśmy z nich zadowoleni. Najpierw zmienia się ustawę. Okej. To jest coś takiego jak Fundusz Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. No, nie ma bardziej szczytnej rzeczy niż wspomaganie organizacji edukacyjnych, czy
wspomaganie tych wszystkich, którzy chcą wspierać polską szkołę. No ale nikt właściwie o zdrowym zmyśle nie spodziewał się, że ten fundusz na rzecz wspierania pozarządówki, która wspiera edukację, będzie tak naprawdę takim rezerwuarem bez dna pieniędzy dla Prawa i Sprawiedliwości. Mamy tak, mamy zmianę ustawy, potem jest 40 baniek. 40 baniek dzieli się w ramach konkursu. No to konkurs jest nadzorowany przez specjalną komisję. Komisja jest powołana przez pana ministra Czarnka. Komisja daje wiele negatywnych opinii projektom, które się nie nadają. Ale panu ministrowi to nie nadają, przeszkadza. Ale panu ministrowi to nie przeszkadza. Jednym pociągnięciem pióra zmienia decyzję komisji, która z jednej strony mówi, że projekt jest beznadziejny, nie wpisuje się w cele programu, nie wpisuje się w cele funduszu, a organizacja nie ma doświadczenia, organizacja ma za krótką historię działania, jak na przykład niektóre organizacje, które mają po parę miesięcy działania i dostają 5 milionów złotych, czy tak jak ta fundacja z Elbląga 2,5 miliona złotych. No dobrze, to teraz uwaga, mówi minister Czarnek. Organizacje pozarządowe są tylko pod ich kontrolą. Lewicowe, lewackie albo liberalne. I dlatego tym chcą rządzić Polską i tym wpływać na opinię publiczną i myśleli, że organizacjom konserwatywnym po prostu środków finansowych nikt dawać nie będzie. Skandal. To jest bujda, to jest kłamstwo i to jest robienie takiej zasłony dymnej. Pan minister Czarnek może powiedzieć 1000 razy lewactwo, może powiedzieć 10 000 razy organizacje komunistyczne, ale nie ucieknie od jednego. Rozdał swoim i ja naprawdę nie mam nic przeciwko temu, żeby prawicowy rząd wspierał także prawicowe organizacje pozarządowe. Nie mam z tym żadnego problemu, pani redaktor. Tylko uważam, że jeżeli już w ogóle coś takiego robić, to niech to będzie zgodne z prawem, niech to będzie transparentne i przejrzyste. Z jaką transparentnością mamy do czynienia w sytuacji, w której organizacja, która staje w szranki z inną organizacją, która ma doświadczenie, zapotrzebowanie, ta druga nie dostaje kasy tylko dlatego, że trzeba dać swoim, bo w Radzie Fundacji zasiadają europosłowie PiS-u, bo w Radzie Fundacji zasiadają pracownicy kancelarii premiera. No to jest skok na kasę, to jest czysty skok na kasę, wydojenie polskiego państwa na ostatniej prostej. Znaczy ja mam wrażenie, że to ten program Dojenie Plus wszedł w ostateczną, finalną fazę przed wyborami. Już nie mają żadnych skrupułów. I to jest najgorsze, że patrzą na to Polacy, szczególnie w czasie kryzysu, szczególnie w czasie, kiedy wzrosły raty kredytów. I jak taka rodzina, nawet z tego Lublina, czy spod Lublina, z okręgu pana Czarnka, patrzy na to, co robi Czarnek, że tej rodzinie nie wiąże się koniec z końcem przez cały miesiąc, a z drugiej strony załóż organizację pozarządową, załóż fundację, zwiąż się z Prawem i Sprawiedliwością, dostaniesz 5 milionów. No to jest tak demoralizujące i to jest tak uwłaczające polskiemu państwu i to wszystko jest robione już nawet nie gdzieś tam po kątach, gdzieś tam w zakamarkach gabinetów. To jest po prostu robione w świetle reflektorów, rozdaje się pieniądze i jeszcze z butą Czarnek zapowiada, że dalej będzie rozwalał te publiczne pieniądze. Opozycja z kolei zapowiada złożenie wniosku o wotum nieufności wobec ministra, no ale oczywistym jest, już to widać po wczorajszym posiedzeniu Prezydium Prawa i Sprawiedliwości, że będą go bronić jak niepodległości. Zastanawiam się znów nad istotą składania po raz kolejny takiego wniosku. To jest ważne. Znaczy, po pierwsze słyszy się też w Prawie i Sprawiedliwości na korytarzach sejmowych, jak się rozmawia z posłami i posłankami PiS-u, to wcale nie jest tak, że oni jak jeden mąż i jedna żona będą go bronili z otwartą przyłbicą. Oczywiście zagłosują przeciwko wotum, no bo przecież muszą go ochronić. Nie mogą sobie pozwolić na to, żeby... Prezes by dał po łapkach później. No, dokładnie. Plus no, nie mogą pokazać jakiejś słabości. Ale to nie jest tak, że to się nie odbija też na takim poczuciu bezpieczeństwa no, posłów dane, Prawa i Sprawiedliwości. Też w ogóle pytanie, jak to się odbije na notowaniach Prawa i Sprawiedliwości. No bo 72% według ostatniego sondażu Polaków bardzo negatywnie ocenia wszystko, co wydarzyło się wokół tego programu, konkursu. Dlatego, że to jest bardzo namacalne. Panie redaktor, jak słyszy się, że ukradli 100 milionów, że ukradli pół miliarda, to zwykły człowiek nie wie... No bo to jest dla każdego zwykłego człowieka abstrakcyjna suma. Nie można się z tego jakoś specjalnie odnieść, prawda? Ale jak się słyszy, że daje się komuś luksusowy apartament na osiedlu, że daje się komuś willę z widokiem na staw plus z domkiem pszczelarza, to naprawdę ludzi trafia szlak. I to naprawdę można przenieść na swoją osobistą, rodzinną sytuację ten skandal. Znaczy, ten wniosek o wotum nieufności jest absolutnie konieczny. Dlaczego? Dlatego, że nie wolno dać umrzeć tej sprawie. I debata parlamentarna jest także potrzebna dlatego. Ale nie pan, że ona zostanie zaplanowana na północ albo... Rozumiem, ale też liczę na wolne media, na niezależne media, które będą relacjonowały te kwestie. My także, jako Lewica, złożyliśmy i wniosek do prokuratury, i wniosek do NIK-u. Do NIK-u dlaczego? Dlatego, że NIK kontroluje wydatkowanie publicznych pieniędzy. I tak jak podkreślam już trzeci czy czwarty raz u pani w programie, nie mam nic przeciwko temu, żeby organizacja, która prowadzi na przykład warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych, dostała jakiś lokal, żeby w tym lokalu
prowadzić tego typu warsztaty. Ale jeśli jedynym dokonaniem organizacji jest to, że zrobiono konferencję z panem Jarosławem Kaczyńskim, no to sorry, coś tu jest głęboko nie tak. No dobrze, to teraz a propos rozmaitych dotacji, zostawmy program Villa Plus, bo o nim jeszcze zapewne nieraz usłyszymy. Ale tutaj, drogi panie pośle, pojawiła się taka ciekawa informacja dotycząca Funduszu Patriotycznego, rządowego Funduszu Patriotycznego, wszyscy wiemy, komu i jak podlega. Okazuje się, że na Powiślu warszawskim powstał mural, który przedstawia papieża Piusa XI. Papież Pius XI, przypomnę państwu, szczególnie tym młodym widzom, którzy na bakier są ewentualnie, rzecz jasna, na pewno nie wszyscy z historią, to jest papież, który podpisał konkordat z III Rzeszą. I pieniądze na ten mural dał właśnie, uwaga, Rządowy Fundusz Patriotyczny, a realizację wykonała fundacja, która miała promować wiedzę historyczną o bitwie warszawskiej 1920 roku. No, czy to jest jakaś paranoja? Znaczy, to jest paranoja, ale to jest też bardzo precyzyjnie zaplanowany pewien, tak jak powiedziałem już wcześniej, ciąg technologiczny. Tworzy się jakieś organizacje pozarządowe, które mają pełnić tylko jedną funkcję. Nie działać na rzecz dobra społeczeństwa, nie realizować cele statutowe, nie realizować cele pożytku publicznego, tylko realizować kilka pewnych bardzo precyzyjnych projektów Prawa i Sprawiedliwości. Na przykład tego typu fundusz patriotyczny zasila jakie organizacje? Ano Bąkiewicza i innych, którzy co robią? No jakby budują alternatywne społeczeństwo obywatelskie. No zresztą wyciekły maile, w których była rozmowa oczywiście o dotowaniu dla oczywiście pana Bąkiewicza. To jest wczoraj tak. Też po pierwsze, mogło znaleźć. Rozmowa Dworczyka między innymi. Ano właśnie. Po pierwsze buduje się alternatywne społeczeństwo obywatelskie. Co to znaczy? No, że już to te lewackie, komunistyczne organizacje, one nigdy nie poprą tego Prawa i Sprawiedliwości. To już Prawo i Sprawiedliwość wie. Więc trzeba zbudować swoje organizacje pozarządowe. Prawdziwe. Prawdziwe, patriotyczne, polskie, patriotyczne, pisowskie. Ale druga rzecz to jest to, żeby te organizacje pilnowały, że nic na prawo od Prawa i Sprawiedliwości nie powstanie. Czyli jakby zagarniać ten bardzo radykalny, konserwatywny, powiedziałbym taki nacjonalistyczny... Na miejscu prezesa PiS też by pan tak robił na pewno. No, nie wiem, czy bym tak robił. Natomiast ja opisuję sytuację i mówię tak, jak ją widzę. To znaczy publiczne pieniądze używa się do celów politycznych, żeby nic na prawo od Prawa i Sprawiedliwości nie powstało, czyli osłabianie Konfederacji. Czyli to jest takie branie pod skrzydełka Bąkiewiczów, te marsze niepodległości, tych wszystkich faszystów, nacjonalistów, którzy głoszą obrzydliwe hasła. Przecież mamy coraz więcej takich sytuacji, gdzie widać ewidentnie, że pieniądze publiczne nie służą dobru publicznemu, tylko służą tylko i wyłącznie celowi politycznemu. A propos pana Bąkiewicza, ja jeszcze też państwu tutaj uzupełnię wiedzę. Przed drugą turą wyborów prezydenckich w 2020 roku, aż tak daleko się nie cofamy, premier Morawiecki i ówczesny szef właśnie kancelarii premiera, czyli Michał Dworczyk, negocjowali przekazanie publicznych pieniędzy, czyli państwa pieniędzy, na działalność narodowców właśnie w zamian za ich działania wymierzone w przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Tak wynika z informacji opublikowanych przez serwis Poufna Rozmowa. Jestem zwolennikiem współpracy z Ruchem Narodowym, pisze Michał Dworczyk, ale obecnie uważam, że te propozycje są nadmiarowe, czyli w ogóle propozycje przekazania były takich sum, że nawet Michał Dworczyk stwierdził, że jest sumienie. To, przepraszam za potoczność sformułowania, przegięcie. No tak, ale widać, że Prawo i Sprawiedliwość zbudowało sobie przez ostatnie 7-8 lat całą taką siatkę różnych instytucji. A to Fundusz Patriotyczny, jest nawet Fundusz Solidarności i Męstwa, jest Fundusz na rzecz chyba chrześcijańskiej demokracji. Gdybyśmy tak przyjrzeli się temu wszystkiemu, to tych instytucji, takich satelit wokół Prawa i Sprawiedliwości jest naprawdę kilkadziesiąt. To uwaga, są... przepraszam, jeszcze jedna rzecz. Stowarzyszenie Wiara i Tradycja otrzymało 430 tysięcy złotych, tym razem od Ministerstwa Kultury, czyli od pana ministra Glińskiego. Jest to stowarzyszenie, no niestety zupełnie nieznane, nie ma strony internetowej, nie wiadomo kto i nie wiadomo w jaki sposób działa. Powstało, uwaga, 2 miesiące przed ogłoszeniem konkursu. No, jest to prawie pół miliona ale to dostali. Jest ewidentna ustawka. Panie redaktor, jak patrzy się na historię normalnych konkursów dotacyjnych dla organizacji społecznych, to jest tak, sprawdza się historię tej organizacji, dorobek, potencjał wykorzystania tych pieniędzy. A tutaj mamy ewidentną ustawkę. Dostajesz 4,5 miliona złotych, kupujesz willę, po 5 latach możesz ją sprzedać, spieniężyć i zrobić z tą kasą, co chcesz. To jest, znaczy, ja też uważam w ogóle, że Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony oczywiście obudowuje się tymi instytucjami, ale z drugiej strony na wypadek przegranych wyborów chcą mieć miękką poduszeczkę. To znaczy chcą mieć albo gdzie wracać,
albo też chcą mieć takie instytucje, tak zwane miękkie lądowanie. No, miękkie lądowanie plus takie organizacje, które przez najbliższych kilka lat będą promowały te wartości, które przyświecają Prawu i Sprawiedliwości. Skok na kasę, ewidentne, brutalne, takie prymitywne wyprowadzanie publicznych pieniędzy. Donald dał do zrozumienia, że musimy przyspieszyć i przestać się oglądać na innych. Zrozumiałem to założenie do grobu tematu jednej listy. Jest pan rozczarowany? Szczerze. Szczerze to ja uważam, że to jest za szybko. Ta rezygnacja z budowania jednej listy to jest zbyt szybka decyzja, jeśli wierzyć jakby w to, że ta decyzja zapadła wczoraj na klubie Platformy. My, Lewica, mówiliśmy jednoznacznie, że jesteśmy otwarci na budowanie tej jednej listy. W międzyczasie oczywiście, jako pragmatyczni politycy, powołaliśmy kandydata na szefa sztabu, porozumieliśmy się z innymi partiami lewicowymi i będziemy już budujemy nasz program wyborczy. Natomiast ja uważam, że to są niepotrzebne słowa. Jest dopiero początek lutego. Często jest tak. Panie redaktor, już albo jeszcze. Ja uważam, że Do kiedy chciałby pan czekać? Albo uważa pan, że można czekać? Może w ten sposób zadam pytanie. Pewnie im szybciej, tym lepiej. Trzeba podejmować decyzję. Natomiast nie uważam, że dzisiaj, tego 6 czy 7 lutego, powinniśmy sobie już zamykać wszystkie drzwi. Ale ja nie mam poczucia, żeby to były zamknięte wszystkie drzwi, tylko to jest taka decyzja Platformy, no musimy zacząć działać, więc zaczynamy sami. Super. I szanuję tę decyzję, bo my zaczęliśmy już wiele tygodni temu jako Lewica. Ogarnęliśmy się z kwestiami organizacyjnymi. Za chwilę dołącza do nas Unia Pracy, za chwilę do nas dołącza PPS. Jesteśmy w porozumieni z partią Razem. PPS to tak się ma podzielić, ja słyszałam raczej. No, partia dołącza do Nowej Lewicy, jeśli chodzi o program wybory. No w całości nie. Tych kilku przedstawicieli zostanie sobie gdzieś chyba tam. Chyba do Koalicji Obywatelskiej. No pewnie pójdzie, tak. Naprawdę, krzyż na drogę, niech się dogadują. Uważam, że dla każdego powinno się na opozycji znaleźć miejsce. Krzyż na drogę to akurat nic przyjemnego. No, dlatego to powiedziałem, więc w każdym razie ja uważam, że te drzwi powinny zostać otwarte. Ale trzeba też powiedzieć jeszcze jedno bardzo wyraźnie i chciałbym, żeby to wybrzmiało pani w programie. Nieważne jak pójdziemy do wyborów, każdy sondaż daje nam w różnych konstelacjach większość mandatową. Natomiast dzisiaj my, Lewica, wzywamy wszystkie siły opozycyjne do tego, żeby już teraz zadeklarować, że dzień po wyborach siądziemy do stołu i będziemy tworzyli wspólny rząd. Czy pan uważa, że nadal warto zawalczyć o jedną listę? Tak uważam. Nie? Tak uważam. Ja uważam, że jeszcze nic nie jest stracone. No, do tego tanga trzeba czworga. To powtarzamy od samego początku. Jeśli inne partie opozycyjne nie dołączą do tego tańca, no to pójdziemy sami. No, trudno mi sobie wyobrazić koalicję tylko Lewicy z Platformą Obywatelską. Pewnie i w Platformie też tego nie chcą. Platforma mówi wprost, że nie ma takiej opcji. No właśnie, no więc jeśli robić już front opozycyjny szeroki, to front wszyscy. Jedności narodowej, jak rozumiem. W jedności opozycji. To wszyscy. Jeśli nie, daję tutaj głowę, że dogadamy się po wyborach i zrobimy wspólny rząd, bo tych rzeczy jest do naprawienia wiele. W partiach opozycyjnych umie przeliczać oddaną liczbę głosów na mandaty w systemie D'Hondta? Oczywiście, że potrafimy. Ja rozumiem, do czego pani redaktor zmierza. Zmierzam do tego po raz milionowy, powtarzam to w tym programie, że opozycja zdobyła 1,5 miliona głosów więcej niż PiS i przegrała. To prawda, natomiast dzisiaj, jak patrzymy sobie na sondaże, to mamy całkiem niezłą, aczkolwiek oczywiście nie wolno cieszyć się i chwalić dnia przed zachodem słońca. Mamy całkiem niezłą sytuację. Mamy silną Platformę Obywatelską, ale mamy także Hołownię i Lewicę, które mają po 10%. Przy 10% D'Hondt już nie jest tak destrukcyjny, niszczycielski, jak przy na przykład 6 czy 5%. Więc to nie jest tak, że ten D'Hondt zabije dwie partie opozycyjne, które mają po 10%. Plus PSL, który moim zdaniem wejdzie i przekroczy 5% próg. Jeśli się dogada z Hołownią, też nieźle. Będą trzy listy, to jest jeszcze większa szansa na to, że ten cały wachlarz ofert politycznych... Konfederacja, proszę pamiętać. Ja mówię jako alternatywna dla wyborców i być może Agrounia z Porozumieniem. No tutaj... Czy nie wierzy pan raczej nie wierzę. Powodzenie tego projektu? Ja zupełnie nie rozumiem ruchu pani przewodniczącej Sroki, która dogadała się z nieprzewidywalnym Kołodziejczakiem. Nie rozumiem tego ruchu, ale jakby nie mój cyrk, nie moja zabawa, tak powiem, już żeby nikogo nie obrażać. Więc tym zupełnie bym się nie przejmował. Natomiast wierzę w jedno i
Powinniśmy, i też proszę i PSL, i Hołownię, i Tuska o to, żebyśmy mówili o jednym. Jeśli nie dogadamy się teraz, to dzień po wyborach na pewno stworzymy wspólny rząd i naprawimy Polskę, bo trzeba... Ale jeżeli nie możecie się dogadać przed wyborami, to dlaczego macie się dogadać po wyborach, kiedy już przyjdzie do, w ogóle, wie pan, najbardziej obrzydliwej rzeczy w polityce, no, czyli dzielenia stołków, stanowisk, ministerstw i tak dalej. Znaczy, jeżeli nie jesteście się w stanie dogadać w sprawie jednej listy, nie ma opcji, nie, żebyście się dogadali nie, w sprawie zupełnie się z panią rządu. Nie zgadzam. Zupełnie się nie zgadzam, dlatego że każdy z nas na opozycji ma takie poczucie i wierzę w to głęboko, bo też rozmawiam z kolegami, koleżankami z innych partii opozycyjnych, mamy takie głębokie poczucie odpowiedzialności. To znaczy nie ma naszej zgody na kontynuowanie tej polityki pisowskiej. A więc... ja nie mam takiego poczucia. Wie pan dlaczego? Bo ostatnio od jednej z osób, nie mogę powiedzieć, bo to była rozmowa nieoficjalna, nie była to Koalicja Obywatelska, nie była to Lewica, usłyszałam... Każdy, kto przyjdzie po PiSie, to będzie rząd samobójców. Warto to przeczekać. Nie. To jest. To jeśli ktoś tak mówi, to znaczy, że nie, zupełnie nie nadaje się do polityki. Bo jeśli. To znaczy, jeśli nie teraz, to kiedy? Jeszcze 4 lata? To znaczy, że po 12 latach już będzie łatwiej sprzątać po PiSie niż po 8 latach? No, ktoś, kto tak mówi, albo kompletnie nie nadaje się do polityki, bo polityka wiąże się także z ryzykiem. Panie redaktor, ja mam pełną świadomość tego, że wejście na przykład do Ministerstwa Sprawiedliwości w 2023 roku w grudniu będzie masakrą, że wejście do Ministerstwa Pracy będzie masakrą. Wejście do Ministerstwa Funduszy będzie masakrą. Ale jeśli ktoś chce być w polityce, to znaczy, że musi mieć odwagę wziąć miotłę i sprzątać. Musi mieć odwagę do tego, żeby zmieniać Polskę. I ja też nie wierzę w jedną rzecz, że w miesiąc naprawimy Polskę. Nie, to będzie droga przez mękę, to będzie droga krzyżowa, to będzie naprawdę wyboista ścieżka i to będzie trwało lata. Dobrze, ale nie odpowiedział mi pan, panie pośle, na jedno pytanie początkowe w tym temacie, bo skomentował pan decyzję Platformy z wczoraj, że ona zapadła zbyt szybko. Ja zapytałam pana, kiedy jest ten dobry termin, żeby nie było ani zbyt szybko, ani za późno. Nie umiem pani odpowiedzieć, że to będzie 15 marca albo 7 kwietnia. Ja uważam, że do ostatniej chwili powinniśmy mieć otwarte różne furtki. Ale nawet pan, w lipcu. Ale nawet nie, w lipcu, to jest sezon ogórkowy. Panie pośle, ludzie chcą wreszcie odpocząć od polityki. Redaktor, nikt się nie będzie tym interesował, proszę mam wierzyć. Drobne doświadczenie w prowadzeniu kampanii, wprawdzie dwóch, ale to już jest coś. Mhm. I wiem, jak bardzo ludzie są wkurzeni na Prawo i Sprawiedliwość, więc wiem, jak bardzo ludzie chcą zmiany, więc lipiec, sierpień, wrzesień, październik to jest czas na robienie kampanii. Wystartowanie za wcześnie może spowodować wypalenie się a. kandydatów, b. zbyt szybkie odkrycie strategii wyborczej i PiS będzie miał używanie, więc naprawdę zachęcam wszystkich, żeby nie byli w gorącej wodzie kompanii i żeby naprawdę zaufali opozycji, bo opozycja ma plan. Ma plan, jak naprawić Polskę, ale także jak wygrać wybory. Panie pośle, to jeszcze jedno pytanie dotyczące tych układanek po stronie opozycyjnej. Szymon Hołownia przez cały czas stosuje taki argument, że Platforma Obywatelska nie chce rozmawiać o programie. Że my usiądźmy, mówi, pokażmy nasze wspólne punkty, rozbieżności i tak dalej. Pan też miał takie poczucie, że Platforma nie chce rozmawiać o programie, bo dziś, jak mogę się założyć, dam sobie nawet obciąć rękę, że podczas tej konferencji pana Hołowni z Kosiniakiem Kamyszem, która powołuje jakieś tam zespoły programowe, będzie właśnie rozmowa o tym, że tylko te dwie partie chciały rozmawiać o programie. Więc ja pytam pana, jak to było? Nie, tak nie było. To jest oczywiście na potrzebę chwili. Potrzeba chwili jest taka, żeby mówić, że inne partie nie rozmawiają o programie, a rozmawia o tym tylko Hołownia czy PSL. Przecież już od dobrych 2 lat cała opozycja, czyli wszystkie 4 największe kluby opozycyjne mamy wspólne zespoły programowe. Przecież to nie jest tajemnica. Spotykamy się, ja jestem w zespole do spraw wymiaru sprawiedliwości, inni są w zespole do spraw energetyki i tak dalej, i tak dalej. I pracujemy nad wspólnymi rozwiązaniami, więc dzisiaj mówienie, że inni to tam nie mają programów, to jest trochę nie fair, ale nie usłyszy pani ode mnie złego słowa. Ale w ogóle pana na to nie namawiam. Nie, ale ja mówię tak ogólnie, że nikt nie usłyszy ode mnie do samego końca kampanii wyborczej złego słowa o kolegach i koleżankach z Platformy, PSL-u czy od Hołowni. Panie pośle, Sejmowa Komisja negatywnie, rzecz jasna, zaopiniowała poprawki senackie w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, twierdząc, że są niekonstytucyjne albo pozbawiają prerogatyw pana prezydenta Andrzeja Dudę. Zero zaskoczenia, jak rozumiem. Pytanie, z czym my ostatecznie wylądujemy w kwestii pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy? Wylądujemy ostatecznie z wielkim problemem. Ja wczoraj byłem na tej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka i słuchając pana ministra Szynkowskiego-Welsenka, który po prostu ściemniał z
nut po prostu jak leci. On cały czas mówi o tej domniemanej umowie czy negocjacjach z Komisją Europejską w sytuacji, w której jedna z pań minister Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu komisji mówiła, że nie było takiej umowy. Oczywiście. No więc, pan Szynkowski-Welsenk musi coś mówić. Musi coś mówić i musi szantażować posłów i musi ich gdzieś tam przyciskać do ściany, mówiąc ani przecinka wstecz, bo inaczej zostanie to odrzucone. No, to jest kłamstwo, dlatego że nie wiem, dlaczego akurat pan Szynkowski-Welsenk został ministrem do spraw europejskich, skoro nie ma podstawowej wiedzy. Komisja Europejska nie jest ciałem doradczym komisji sejmowych ani rządu. No tak, komisja, to wiemy. No, to bardziej, wiemy, ale bardziej to chyba nie wie tego pan Szynkowski-Welsenk. Panie Boże, co z pieniędzmi? No, pieniędzy które nie będzie. Ja uważam, wszystkim, że cytując Beatę Szydło, należą. Tych pieniędzy nie będzie. Ja jestem przekonany. Dzisiaj mamy początek lutego. Cały proces przyjmowania ustawy przecież jeszcze będzie trwał. Za chwilę jest kampania wyborcza i nikt o tych pieniądzach z PiS-u nie będzie myślał. Tych pieniędzy nie będzie. Ta zabawa. Czy wyborcy o nich będą myśleć, jak pan sądzi? No, na pewno opozycja nie pozwoli zapomnieć wyborcom, kto ukradł Polsce grube miliardy. Bo te pieniądze mogły już pracować od półtora roku w Polsce. Polskie rodziny, polscy przedsiębiorcy mogliby te pieniądze wykorzystywać. Panie redaktor, do mnie przychodzą drobni przedsiębiorcy z Wrocławia. Piekarze, ciastkarze, drobni przedsiębiorcy, którzy mają małe drukarnie i mówią, no my jesteśmy na granicy wydolności, my jesteśmy na granicy opłacalności. Gdzie są te pieniądze, które miały nas wesprzeć z Funduszu Europejskiego? Nie ma tych pieniędzy, bo Prawo i Sprawiedliwość wali ściemę. Przepraszam, ja już dzisiaj po prostu mówię takim językiem, ale mnie to strasznie wkurza, że Komisja Europejska blokuje nam jakieś pieniądze. No to jeśli mamy porozumienie między Morawieckim a Komisją Europejską, na przykład, że postępowania dyscyplinarne mają toczyć się w Sądzie Najwyższym, a nie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym i do ustawy wpisuje się NSA, no to ja bardzo przepraszam, ale już nie trzeba profesora prawa. PiS po prostu nie chce tych pieniędzy, żeby mieć taki bardzo łatwy do modelowania argument albo spór. Nie, no, Prawo i Sprawiedliwość za kilka tygodni wróci do retoryki pod tytułem lewactwo, komuniści, ulica, zagranica, Komisja Europejska, Unia Europejska, Für Deutschland. Wszyscy zablokowali pieniądze dla Unii dla Polski, a nie Prawo i Sprawiedliwość. Sorry, jak się jest w rządzie, to się robi wszystko. Staje się na rzęsach, na głowie, żeby pieniądze do Polski spływały. Gdzie oni chcą szukać pieniędzy? W Chinach na wysoki procent? W krajach arabskich na wysoki procent? No to jest samobójstwo. Kolejna, to jest po prostu strzał w stopę całej Polski. Kolejna sprawa, ustawa wiatrakowa. Kolejny do spełnienia kamień milowy miał być spełniony. Ustawa miała być zliberalizowana, tak to nazwę. W ostatniej chwili pamiętamy słynną notatkę pana posła Suskiego na serwetce i nagle przesunięcie możliwości stawiania wiatraków chyba do 700 metrów, 700 czyli metrów. Właściwie okazuje się, że widać, że fatum, wisi nad tą sprawą fatum pani minister Zalewskiej. Pani minister Zalewska już jest dawno w europarlamencie, już dawno sobie tam żyje wygodnie i czerpie energię z wiatraków. Między innymi, tak, bo w Belgii akurat wiatraków jest sporo, ale to fatum Zalewskiej, która mówiła, że ona się strasznie boi tego, że jak będzie szła koło wiatraka, to ją śmigło walnie w głowę, bo się urwie. No ja przepraszam, ale to były te argumenty z mównicy sejmowej w 2016 roku. No można sobie odtworzyć stenogram i można sobie zobaczyć, jak pani minister na serio bała się urwanego śmigła. Więc no, tutaj chyba się naprawdę komuś urwało śmigło, ale to już nie będę wchodził w szczegóły. No. Dobrze. Panie pośle, to teraz jeszcze ostatnia sprawa, czyli tak zwany lex pilot. Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość przegrało wczoraj głosowanie w komisji. Dzięki temu będzie wysłuchanie publiczne, więc wejście tej ustawy w życie zostanie przesunięte w czasie. Chodzi oczywiście o zaprogramowanie naszych pilotów na telewizję rządową. Pierwsze chyba pięć? Programów, Pierwszych pięć. Cała reszta dopiero później. Wszyscy rwą z włosy z głowy, jeżeli chodzi o rynek nadawców telewizyjnych, ponieważ to będzie oznaczało bankructwo na przykład wielu małych kablówek, których nie będzie stać na przeprogramowanie zgodne z ustawą. To jest jedna rzecz. A druga, no jak rozumiem, to jest bardzo potrzebne Prawu i Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. I dlatego tak bardzo się spieszy. No widać, Prawo i Sprawiedliwość dociska kolanem. No widać, że jakby pali im się pod siedzeniem, czują oddech opozycji na plecach, więc co robią? No to z jednej strony wydają dziesiątki czy setki milionów złotych na swoich kumpli, a z drugiej strony chcą zaprogramować Polakom mózgi, bo tak naprawdę dla mnie to jest jakby programowanie Polaka i zabieranie takiej podstawowej swobody oglądania tego, co się chce. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość może mówić, że no przecież można przełączyć na szósty kanał i nie oglądać telewizji polskiej, ale... No to, a może już niedługo nawet tego nie będzie można zrobić, właśnie, więc powinniśmy się cieszyć z tej wolności. PiS idzie po trupach, to znaczy ja nie rozumiem jednego, jak można, już
zostawiając te wszystkie argumenty o wolności słowa, wolności wyboru, wolności, bo przecież wolność słowa to także wolność działalności mediów, ale co zawiniły Prawu i Sprawiedliwości małe firmy kablówki, nie wiem, ze Świdnicy, z Oleśnicy czy z Wałbrzycha? Ja kompletnie tego nie rozumiem. Dobija się polskich przedsiębiorców, tak naprawdę eliminuje się ich z rynku pracy, no ale ja rozumiem, że Prawu i Sprawiedliwości marzy się to, co jest na Węgrzech. Że jest jedna fundacja, która skupia pod sobą wszystkie prywatne i publiczne media, a która jest nadzorowana przez oligarchę związanego z Orbanem. No to byłaby komfortowa sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy wszystko mieliby pod kontrolą. To znaczy ten pęd do tego, żeby zaprogramować nam życie, żeby nam wchodzić do pilota, do telewizora, żebyśmy oglądali to, co oni chcą oglądać, jest niesamowity, ale ja wierzę w jedno, że Polacy po prostu tego nie kupią. Polacy się nie zgodzą na to, żeby Kaczyński przełączał pilota i programował telewizor. Więc wierzę głęboko w to, że to się rozbije po prostu o, jeśli nie o opór społeczny, to także o opór Komisji Europejskiej, która ja uważam tutaj powinna zainterweniować, bo to jest ograniczenie działalności swobody gospodarczej i to jest eliminowanie z rynku medialnego wielu nadawców. Państwo na szczęście Ekspres Biedrzyckiej mogą włączyć bez pilota. Zgadza się. Jeszcze. Zachęcamy do oglądania. Mam nadzieję, jak najdłużej. Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy. Ucieka pan do Sejmu. Uciekam do Sejmu. Bardzo ciekawe posiedzenie przed nami. A już za chwilę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A już za chwilę u państwa Jan Strzeżek. Do wczoraj Porozumienie. Pytanie, kto od dziś? Szanowni Państwo, przez wiele dziesięcioleci mnóstwo fundacji działało w Polsce, mnóstwo podmiotów pozarządowych. I one nie miały żadnego dostępu do infrastruktury, nie miały żadnego dostępu do środków, które pozwoliłyby im realizować różne przedsięwzięcia, różne cele o charakterze edukacyjnym, oświatowym, filantropijnym, charytatywnym. Czyli trzeba to traktować też w charakterze wyrównania szans. Było wiele fundacji bardzo bogatych, bardzo zasobnych. Proszę sobie prześledzić różne publikacje w tym zakresie o fundacjach, które naprawdę dostawały potężne środki przez cały ten okres 30 lat III Rzeczypospolitej. I były setki, tysiące fundacji pozbawione tego wsparcia. Staramy się te szanse wyrównywać. Trochę podobnie jak tutaj. Drogi nie tylko w wielkich miastach, nie tylko autostrady, ale także w gminach i powiatach. Wyrównywanie szans. Zanim przywitam naszego gościa, to informacja, drodzy Państwo, bardzo ciekawa także jeszcze, bo okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość po raz kolejny jest bez większości i przerwano posiedzenie Komisji Zdrowia. W czasie posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia Prawo i Sprawiedliwości zabrakło większości, gdy głosowano nad sprawozdaniem podkomisji o rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Posiedzenie zostało przerwane i ma być wznowione dzisiaj. Opozycja chce odrzucenia zmian, które wprowadzą m.in. obligatoryjną autoryzację dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Brzmi to wszystko w sposób bardzo skomplikowany, ale chodzi o to, że no, wczoraj przegrane głosowanie w sprawie Lex Pilot, teraz przerwane głosowanie w sprawie kwestii opieki zdrowotnej. Nie wiem, czy to są dobre wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Jan Strzeżek, dzień dobry. Dzień dobry. Normalnie powiedziałabym rzecznik koła państwu. Porozumienie, ale... Wczoraj nieaktualna sprawa. Wczoraj nie. Co z panem będzie dalej teraz? Zobaczymy. To znaczy ja przez blisko 9 lat współtworzyłem Porozumienie. Nieraz się spotykaliśmy w tym studiu, ja nieraz broniłem postulatów Porozumienia i ja się z tymi postulatami utożsamiam, ale nie jestem w stanie się utożsamiać z postulatami Agrouni i ze sposobem uprawiania polityki przez Michała Kołodziejczaka. No dobrze, to po kolei. Dlatego co się panu nie podoba w Agrouni i w samym Michale Kołodziejczaku i w sposobie uprawiania przez nich polityki? Dlaczego pan nie widzi możliwości współpracy? Wysypywanie zboża na tory, wyrzucanie świńskich ryjów na ulicę, wyrzucanie jabłek na rondzie Zawiszy w Warszawie, sposób uprawiania polityki poprzez blokowanie miast, jak ostatnio na przykład w Chełmie. Ja nie mówię, że on nie walczy o ważny postulat. Nie znam się na rolnictwie, więc nie będę tego oceniał. Jestem przekonany, że Michał Kołodziejczak jako rolnik na pewno chce dobrze dla rolników. Nie zmienia to jednak faktu, że można robić to w inny sposób. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem robienia polityki ulicznej. Ja nigdy nie byłem zwolennikiem uprawiania polityki w sposób taki agresywny, sklejerowany pod klikami. Ale tylko chodzi naprawdę? Nie, o poglądy też. No ja nie chcę się skupiać, nie chcę współpracować z człowiekiem, który sam się przedstawia jako taką racjonalną socjaldemokrację ludową, czyli o tym zabarwieniu agrarnym. Mi się to nie podobało. Ja przeczytałem, gdy tylko taka informacja, że Porozumienie może współpracować z Agrouni. Znalazłem wszystkie możliwe informacje na temat Michała Kołodziejczaka.
Andrzejczak na temat ludzi, z którymi współpracuje, na temat tego, kto pisze jego program. No pisze właśnie. To zdolny, podobno bardzo młody ekonomista, no ale o skrajnych lewicowych poglądach. No i może oni będą chcieli podpisać nagle liberalny program. No ale co z tego, skoro w głębi duszy dalej chcą się pod tym lewicowym programem podpisywać? No nie dobrze, ale na przykład pani Sroka, która zastąpiła Jarosława Gowina w fotelu przewodniczącego, teraz przewodniczącej Porozumienia, nie rozumie tego, czy po prostu jest w stanie no, troszkę zmodyfikować swoje poglądy i na taki lewicowo-liberalny program gospodarczy na przykład się zgodzić? Nie sądzę, żeby chciała rezygnować ze swojego charakteru ideowego, ale widzi w tym jakąś szansę, że jest to jakaś szansa dla Porozumienia i dla środowiska tej partii. Nie zmienia to jednak faktu, że ja umiem wyznaczać, tak mi się wydaje i w tym wypadku wyznaczyłem, granice funkcjonowania w polityce. To znaczy, nie ma polityki za wszelką cenę, a uprawianie polityki nie jest celem samym w sobie. Jeżeli miałbym dzisiaj przyjść i bym mówił, że agrounia jest super, że wyrzucanie zboża na tory jest super, że lewicowe programy są super, no to przecież ani pani, ani państwo jako nasi widzowie w taki kit nie uwierzyli. To. No dobrze, tylko teraz pytanie, co dalej, panie pośle? Dlatego, że jesteśmy... Panie pośle! Wiedziałam, że to się wydarzy. Jest. Panie radny, właściwie tak, tak powinnam powiedzieć. Bo mamy do kampanii właściwie już... Ona już trwa. Tak. Wybory w październiku, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni. Pan naprawdę jest w stanie z tej polityki zrezygnować, czy jednak będzie na przykład rozmawiał z Polskim Stronnictwem Ludowym? Nie ma polityki za wszelką cenę, ale nie zmienia to faktu, że chciałbym wystartować w tych wyborach. Mam sobie coś do udowodnienia i chcę dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa opozycji nad PiS-em. No to gdzie pan widzi w swoje miejsce? Tak szczerze. Tak szczerze. W tej chwili to ja powiem najpierw, co chcę zrobić w najbliższych tygodniach, bo ja już się do tego przygotowywałem. Jakby już wcześniej, niezależnie od tego, czy ten pomysł współpracy z Agrounią się pojawił, czy nie, on powstał dopiero niedawno, a moje plany były szykowane znacznie wcześniej. Razem ze swoimi współpracownikami, wieloma młodymi radnymi, społecznikami, grubo ponad setka ludzi w kraju, w racji tego, że uważamy, że to młodzi ludzie będą decydowali przede wszystkim o tym, kto wygra wybory na jesieni tego roku i kto będzie rządził Polską. Chcemy przedstawić konkretny, szeroki, kompleksowy program wraz z rozwiązaniami spraw młodych. Swoją będzie robił? Nie, w żadnym wypadku. Po co jakaś kanapowa partia czy środowisko? No to program, okej. Okay. A pytam teraz o praktykę polityczną. Wczoraj wyszedłem z Porozumienia. Jeżeli dzisiaj bym pani powiedział, że jestem dogadany, czy że rozmawiam z Ja mówię, że pan jest dogadany, tylko gdzie pan widzi ewentualnie swoje miejsce? Ja widzę dobre postulaty, szczególnie w tych tematach, które są dla mnie ważne w Polsce 2050. I tu widzę to, co robią politycy tej partii w kwestiach mieszkaniowych. Ja się z tym zgadzam, bo też diagnozuję to jako jeden z ważniejszych problemów. Widzę dobrą pracę Władysława Kosiniaka-Kamysza także w miastach. Czyli lista ewentualnie widzę, PSL, widzę także i tego nie mam zamiaru oszukiwać. To, w jaki sposób pracuje Platforma Obywatelska, czy szerzej Koalicja Obywatelska w zakresie swoich programów. No są konsekwentni w tym. Są także skuteczni w nagłaśnianiu i wyszukiwaniu błędów w funkcjonowaniu państwa. No to trzeba docenić. Ale pan mówi i Platforma, i Polska 2050, i PSL. Nie chcę być niegrzeczna, ale obawiam się, że za chwilkę będą mówić o panu, że pan jest jak osiołek ze Szreka. Weźcie mnie. Nie, w żadnym wypadku. No, wie pani, że gdybym szykował się, jakby przygotowywał się wcześniej do wyjścia z Porozumienia, to już pewnie scenariusz taki naturalny bym po prostu zrobił skok. Drugie miejsce by było. Ale nie, ja byłem przygotowany na budowanie Porozumienia dalej, tylko jak pojawiła się alternatywa, która jest nie do zaakceptowania, nie akceptuję. Ja naprawdę mam przygotowane scenariusze. Rozumie pan panią przewodniczącą Stroka, czy pan nie rozumie? Lubię, co robi? Lubię, ale tego nie rozumiem. A w jakiej relacji wy się rozstaliście? Nie, w bardzo ciepłej. To znaczy wszystko poinformowałem Magdę o tym, że mam zamiar odejść. Zresztą jaka była jej reakcja? Zrozumiała. Nie próbowała pana zatrzymać? Nie. Wcześniej też się rozmawiałem o tym z Jarosławem Gowinem. Zresztą Jarosław Gowin wielokrotnie ode mnie słyszał moje wątpliwości na temat tego, jakie scenariusze są wysnuwane. Ja widziałem i cały czas widzę, stąd też moja decyzja. Wiele błędów i wiele braku spójności w niektórych decyzjach. Także to wszystko się odbyło maksymalnie z klasą. Złego słowa na temat koleżanek i kolegów z Porozumienia ode mnie pani nie usłyszy. W ogóle nie pytam pana o złe słowa, ani nie chcę ich słyszeć. Bardziej interesuje mnie właśnie, jak to się odbyło. Co mówi o tym wszystkim Jarosław Gowin? Jarosław Gowin zrezygnował na rzecz. Ja wiem, ale podoba mu się ten pomysł łączenia z Agrounią, jego partii, jakby nie było, którą zakładał, czy nie podoba mu się ten pomysł? Oczywiście powie mi pan za chwilę, że najlepiej, żeby pani zapytała Gowina. Oczywiście przy najbliższej okazji to zrobię. Ale ponieważ na pewno pan z nim na ten temat rozmawiał, no to ma pan jakieś, jak rozumiem, kwestie ocenne w tej sprawie. Wiem, że Jarosław Gowin jest zwolennikiem wszelkich scenariuszy, które pomogą pokonać PiS.
Podejrzewam, że w tym też widzi scenariusz mogący dołożyć cegiełkę albo większą cegłę solidną do pokonania PiS-u. Nie jest to odpowiedź na moje pytanie. To przedstawiam swoje zdanie. No tak myślę, że tak właśnie jest. Sądzi pan, że Porozumienie z Agrounią stworzą własną listę, czy jednak zostaną przyjęci też na listy PSL-u, bo podobno taki scenariusz również jest rozważany? Możliwe, że będą chcieli budować własną listę, Porozumienie Agrounia. Co prawda nie wiem, jak liczna jest Agrounia, ilu jest członków, gdzie są te struktury, bo tego tylko raz rozmawiałem z Michałem Kołodziejczakiem w niedzielę podczas takiego spotkania Prezydium Porozumienia z Prezydium. No dzisiaj mają razem występować z panią Sokołą. Tak, widziałem na Twitterze taką informację. No, życzę szczęścia, jeżeli dzięki temu pomogą, żeby pokonać PiS, no to oczywiście żaden głos na opozycji nie może się zmarnować. No dobrze, to teraz ostatnia kwestia dotycząca w ogóle tego, co się dzieje w opozycji. Czy zwrócił pan uwagę, że mamy do czynienia z taką przedziwną sytuacją, w której tak, nikt z nikim nie jest w stanie się do końca porozumieć. Mamy rozpad w Porozumieniu, mamy gigantyczne problemy w Konfederacji, bo tam także jest kłótnia o jedynki pana Mencena z panem Dziamborem i w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje, wolnościowcy, to, no, wiemy dokładnie. W Polskim Stronnictwie Ludowym także podobno Władysław Kosiniak-Kamysz ma dość związane ręce, ponieważ te tak zwane, w cudzysłowie, przepraszam, z góry leśne dziadki, no, troszkę go ograniczają. Statut PSL-u jest taki, że właściwie w każdej chwili prezesa można odwołać. W Zjednoczonej Prawicy także permanentny konflikt, chociaż oni potrafią akurat w tym konflikcie jednak grać do wspólnej bramki, jakkolwiek by nie było. Gdyby pan dzisiaj miał ocenić prawdopodobieństwo liczby konkretnej list, która wystartuje do parlamentu, to podjąłby się pan takiego zadania, czy to jest za wcześnie? Dużych pieniędzy bym nie postawił. Drobne mógłbym zaryzykować i ja bym raczej obstawiał takie bloki jak Lewica Samodzielnie i to w każdym scenariuszu. Tam SLD, to znaczy teraz to już jest Nowa Lewica razem z PPS-em i tymi mniejszymi środowiskami. PPS też się dzieli. O, to kolejny przykład. Nie, już nie ma. Znaczy PPS... Nie, ale ci, którzy przeszli do PPS-u, część idzie do koalicji, a część idzie z Lewicy. Tak, to powstało nowe koło. Widziałem wczoraj, że szef PPS-u odszedł z koła PPS-u. No jakby Jacek Gmoch, nasi widzowie na pewno kojarzą, zawsze rozpisywał. Rozpisałby to wszystko. Otóż to i to by się przydało, taka tablica, żeby móc rozpisywać. Mamy tutaj dużo miejsca, więc kto wie, całe sytuacje. Warto się to jest jakiś pomysł, żeby takie coś przygotować. Ale to, co się dzieje, jakby sprzyja tylko PiS-owi. To znaczy, im dłużej opozycja jest niedogadana, tym Jarosław Kaczyński i jego ludzie będą mieli więcej czasu na to, żeby próbować przekonać Polaków do tego, że jedynym spoiwem opozycji jest bycie antypisem, że tam nie ma wspólnoty programowej. Dlatego nie ukrywam, że z oczekiwaniem patrzę na konferencję Władysława Kosiniaka-Kamysza i Szymona Hołowni, bo to ewidentnie wygląda na to, że chyba dzisiaj rozpocznie się jakaś współpraca programowa. Problem polega na tym, że przestańmy może sobie mydlić oczy. Głównym celem opozycji jest odsunięcie PiSu od władzy. I to jest z definicji opozycja. No przecież celem opozycji jest... Czepianie się za to, że to ich głównie spaja, jest dla mnie po prostu argumentem jak kulą w płot. Byłem nieprecyzyjny. To znaczy, że nie ma żadnej wspólnoty ideowej, tylko wszyscy razem, niezależnie od tego, czy lewicowi, czy prawicowi, czy centrowi, czy jacykolwiek inni, byle tylko wygrać. Że władza jest sensem samym w sobie, a nie jest narzędziem. Dla mnie władza, czy wpływ, jest narzędziem. To znaczy, dzięki temu, że na przykład opozycja wygra wybory, to może zrobić rzeczy X, Y, Z, a nie tylko po to, żeby rządzić i mieć stanowisko, tytuły, gabinety, samochody. No to nie jest. No dobrze, a czy pan będzie namawiał Jarosława Gowina, kończąc już ten temat, do powrotu do polityki, czy on jest na takim etapie, że po prostu kompletnie nie bierze tego pod uwagę? Gowinowi dziękuję za blisko 9 lat współpracy. Bardzo dobrze to oceniam i jestem mu naprawdę wdzięczny za wiele rzeczy, ale on sam musi taką decyzję podjąć, ma znacznie większe doświadczenie niż ja, wie lepiej, co jest dla niego dobre. No dobrze, ale czyli rozumiem, że nie określił się w tej sprawie jeszcze w żaden sposób, tak? Nie, to pewnie będzie publicznie informował o swoich dalszych decyzjach. Rozumiem. Dobrze, to teraz... Ze względu na te lata współpracy to akurat... Oczywiście, pani jak rozumie. Najbardziej. Mówi pan o tym, że władza jest pewnym narzędziem. Jak się panu podoba wykorzystywanie tych narzędzi przez Prawo i Sprawiedliwość? Pytam w kontekście programu Villa Plus. Pytam w kontekście pieniędzy od ministra Glińskiego dla Fundacji Widmo, Wiara i Tradycja. Bez strony, bez zarządu i tak dalej. Pytam też w kontekście finansowania ruchu narodowego przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w kampanii 2020 prezydenckiej, tak żeby atakować przeciwników pana prezydenta obecnego Dudy, jak sądzę. No to są realne narzędzia.
Otóż władzy. To. Władza jest narzędziem i można wykorzystywać to narzędzie w różny sposób. PiS teraz zdecydował, że najlepszym, co może zrobić, to zabezpieczenie swoich ludzi. To znaczy, muszą nasi widzowie wiedzieć, że jak za parę miesięcy PiS straci władzę, no to wtedy najpewniej te wszystkie frukta i pieniążki ze spółek Skarbu Państwa się skończą. Dlatego panowie się zabezpieczają już na ten czas, żeby w razie czego kadencję przeczekać. W takiej willi w Mokotowie warszawskim. Powiedz, to taka, tak mówiąc kolokwialnie, gruba dycha. No z 10 milionów taka spokojnie. Bez problemu, tak? A tutaj sprzedaje państwo za kasę z państwa, po takiej cenie, co najmniej rzecz ujmując, okazyjnej, trafia to do ludzi związanych z PiS-em. Oni kilka lat to muszą podtrzymać, źle nie będą mieli, sprzedadzą, czysty profit, czysty zysk, a nieruchomości w Warszawie mrożeniu. I to jest, mam wrażenie, esencja. Mianowicie dla młodego człowieka, który tu przyjeżdża na studia, kawalerka jest czymś, co jest raczej marzeniem niż możliwym. No już teraz zrealizowania, to na pewno, nawet jeżeli chodzi o wynajem. No, 3000 za kawalerkę, no taka jest mniej więcej cena. Jest to marzenie, to nie jest do zrobienia. PiS nic nie zrobił, żeby mieszkanie powstały, ale willa czy mieszkania, pontażne biura za kasę państwa dla swoich kolegów. Nie ma problemu. No to jest właśnie ten błąd wykorzystywania narzędzi. Tylko i to pan pokazuje... Czarnek twierdzi, że to jest wszystko zgodnie z prawem, że to jest wszystko przejrzyste, transparentne, że pora właśnie na wspieranie wreszcie organizacji patriotycznych, a nie lewackich, komunistycznych. To, co robi Czarnek, to jest w tej chwili hotowanie patologii. To znaczy uznał, że skoro ma zabawki w postaci bycia ministrem edukacji, to w takim razie może robić z nie swoimi pieniędzmi, tylko z moimi, z pani, z państwa pieniędzmi absolutnie wszystko, co sobie tylko wymyśli. Że może zrobić największą głupotę, bo potem pójdzie sobie do telewizji publicznej, będzie mówić, jak to dużo robi dla polskiej edukacji i nauki i liczy, że ktoś taki kit będzie kupował. Nie, nie będzie kupował. Najwyższa Izba Kontroli powinna to zbadać. Wiem, że dziennikarze z różnych redakcji również nad tym pracują i taką patologię trzeba zwalczyć. Jeżeli dzisiaj, tak jak zresztą media poinformowały, że Fundacja Widmo, założona 2 miesiące przed konkursem, dostaje kolokwialnie mówiąc, 30 tysięcy. Grube pieniądze, takie, których ludzie przez lata nie są w stanie zarobić, bo są to obiektywnie gigantyczne pieniądze, prawie 500 000 złotych, a oni nawet strony internetowej nie robią, no to pewnie się okaże jak nic. Koszty cateringu gigantyczne. Ciekawe, jaka firma cateringowa i jaki zwrocik pod stołem z takiej faktury cateringowej wyjdzie. Wynajem sali, żadnych zdjęć, nic nie widać. Wszystko wraca pod stołem, a potem się okazuje, że kandydaci PiS-u mają najwięcej pieniędzy na kampanię. Plus do tego jeszcze media, które PiS stara się sobie podporządkować. W wielu miejscach... Właśnie nie stara, tylko już to zrobił. W wielu miejscach to zrobił, ale stara sobie a, że kolejne. Wszystkie. No jakby mógł, to oczywiście, że tak była próba już zniszczenia jednej stacji komercyjnej. Jakby mogli, no to... teraz mamy Lex Pilot na tapecie. To też jest swoją drogą brawurowy pomysł, ale to doszło do sytuacji, w której już PiS absolutnie nie udaje i nie stara się to niczego robić w białych rękawiczkach, tylko na twardo mówi, dobra, będziecie mieć tylko telewizję publiczną, tylko sobie wiadomości pooglądacie, TVP Info sobie pooglądacie, a wszystkich innych nie. I co nam zrobicie? I nic. Nie, no przedstawiciele PiS-u mówią, że przecież na kanałach 6, 7, 8, 9 będą następne stacje. Dobrze wiemy, że po tej zmianie odbioru jest sytuacja taka, że w wielu miejscach stacje komercyjne nie są odbierane. Po prostu. Najzwyczajniej sieć, bo niektórzy, na przykład starsze osoby, nie wymieniły dekoderów, nie kupiły nowych telewizorów. I część kablówek padnie, bo przeprogramowanie będzie kosztowało miliony. Otóż na co nie stać tych małych stacji? Małych telewizji, często też lokalnych, które działają na terenie województwa czy kilku powiatów. Ja pamiętam, jak swego czasu patrzyłem, jak wygląda sytuacja w województwie podlaskim. Akurat na tym się skupiłem. Media o zasięgu ogólnowojewódzkim, to jest Polskie Radio Lokalne, Telewizja Polska Lokalna i dwie gazety należące do Polski Press. No to sorry, to będę tam obserwował za moją i pani kasę, i państwa kasę, propagandę przez najbliższe miesiące, żeby kandydaci PiS-u zrobili tam jak najlepszy wynik. No jak rozumiem, dlatego PiS-owi się tak bardzo spieszy i stąd ta wczoraj irytacja, kiedy przegrali głosowanie w sprawie wysłuchania publicznego, które będzie jednak ostatecznie w sprawie tej ustawy, Lex Pilot przypomnę, ale to jest jedno z przegranych, no bo już wspomniałam na początku naszego spotkania, że przegrane głosowanie także na posiedzeniu Komisji Zdrowia. No, jest większość, ale jakby jej nie było. Ale w sumie w ostatecznych sytuacjach na sali plenarnej zawsze jest i działa. Jeszcze jest, dlatego że Jarosław Kaczyński sprytnie kupił ludzi. No to jakby zaszła taka klasyczna transakcja. Kaczyński płaci i to wymaga. I oni finalnie głosują na sali plenarnej, chociaż wiedzą, że projekt PiS już po prostu w tym kształcie się kończy. To nie jest przypadek, że Jarosława Kaczyńskiego cały czas nie ma po swoich problemach zdrowotnych. Życzę mu oczywiście... Już jest wczoraj prezydium PiS-u. Ale nie jeździ po Polsce. Nie pilnuje, tak mówiąc kolokwialnie, swoich posłów z dalszych ław i te owieczki bacy Kaczyńskiego powoli się rozchodzą i się okazuje, że juchasi w postaci Terleckiego, Morawieckiego i innych nie pilnują tego statka.
No dobrze, tylko pytanie, czy kto odegra tutaj rolę wilka i czy ktokolwiek? Dwie owieczki. Ja mam głęboko nadzieję, że to państwo odegrają rolę wilka i na jesieni jako wilcy, mówiąc językiem filmowym, ta watacha opozycji będzie skuteczniejsza niż owieczki Kaczyńskiego. Co będzie z pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy, jak pan sądzi? No na razie nie mamy negatywną opinię już oczywiście sejmowej komisji w sprawie poprawek senackich, które miały jakoś doprowadzić do ładu, według oczywiście przedstawicieli opozycji, tę ustawę. Z kolei PiS teraz twierdzi, że te poprawki senackie były niekonstytucyjne i odbierały prezydentowi jego prerogatywy. Kasa miała być, obietnice były. Tweet Waldemara Budy, który swego czasu mówił o tym, że kasa z KPO zaraz będzie, chyba przejdzie do historii jako jeden z najgorzej starzejących się tweetów. A pieniędzy, które należą się nam po prostu jak psu Buda, nie ma, nomen omen, i nie będzie. Co to pokazuje? Tylko, że sami na własną prośbę i ze względu na działania PiSu jesteśmy już prawie 2 lata do tyłu w porównaniu do innych państw Unii. No szkoda, no Polski szkoda na takie. No dobra, ale będą pana zdaniem te pieniądze przed wyborami, czy nie? Wszystko wskazuje na to, że nie, chociaż Jarosław Kaczyński jestem przekonany, że sprzedałby Zbigniewa Ziobrę, żeby tylko te pieniądze dostać, bo wierzę... No już jakby miał to zrobić, to już by sprzedał. Oj, ja mam swoją teorię i uważam, że akurat Jarosław Kaczyński jeszcze trochę Ziobrę potrzyma. Jeżeli zobaczy, że nie ma szans na zwycięstwo, no to wtedy nagle odpali ziobrystów tylko po to, żeby nie weszli do kolejnej kadencji i nie zrobili mu rozłamu od razu po przegranych wyborach. No dobrze, ale na razie nic nie wskazuje na to, żeby nie było szans na zwycięstwo. Prawo i Sprawiedliwość nieustannie prowadzi w sondażach, panie. Jest w tej chwili siódmy dzień lutego. To się będzie zmieniać pana zdanie? Oczywiście, że tak. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, co PiS ostatnio zrobił dobrego dla Polaków? I to jest może taka, jeżeli mogę mieć taką prośbę do naszych widzów. Jakby państwo powiedzieli, co ostatnio rząd, korzystając z waszych pieniędzy, dla was zrobił. Oprócz tego, że dał kolegom i koleżankom mieszkania i willę na Mokotowie. Mhm. No dobrze, to teraz jeszcze pytanie związane właśnie z nadchodzącą kampanią wyborczą. Czy pana zdaniem Jarosław Kaczyński będzie jej immanentną częścią w kontekście wyjazdu do wyborców, co obserwowaliśmy przez ostatnie miesiące? Te wyjazdy i te wystąpienia prezesa tworzyły mnóstwo problemów dla PiSu, jeżeli chodzi o wizerunek. No bo pamiętamy o dawaniu w szyję, o tym, dlaczego Polacy... No, pamiętamy Zosię Marysię, Dobrzenie, takie, te wszystkie historie. Generalnie wizerunkowo to nie wychodziło dobrze, ale i tak Prawo i Sprawiedliwość w tych sondażach prowadzi. Dlatego, że więc być może jest to skuteczne. Tam w PiSie ścierają się dwie tezy. Jedna teza, która raczej wychodzi z Nowogrodzkiej i od najbliższych współpracowników Kaczyńskiego, jest taka, że jednak lepiej, żeby prezes zbyt często nie wyjeżdżał, dlatego że praktycznie każdy wyjazd sprowadza na Jarosława Kaczyńskiego problemy wizerunkowe. Ale z drugiej strony ci posłowie, którzy często są dla nas anonimowi, którzy są w ostatnich ławach, ale którzy są z jądra partii, bardzo będą chcieli, żeby Jarosław Kaczyński do nich przyjechał, bo to będzie jedyna okazja, żeby mogli się z nim pokazać publicznie i żeby w ten sposób zwiększyć swoje szanse na reelekcję. Szczególnie, że czeka nas jeszcze coś, o czym na razie jeszcze nie myślimy w przypadku PiSu. W tej chwili PiS ma 230 kilku posłów. Mandatów, w zależności od prognoz sondażowych, będzie około 210. A jeszcze wszyscy ludzie Mateusza Morawieckiego będą chcieli się na listach znaleźć. Będziemy teraz obserwowali nieustanną kłótnię o to, kto gdzie, jakie miejsce dostanie, bo panowie wiedzą i panie... Ale to jest z każdej partii. Ale akurat w PiSie jest tego najwięcej. Proszę zobaczyć, że ci wszyscy ministrowie, których Mateusz Morawiecki stworzył, którzy nie są posłami, podsekretarze stanu, ludzie, którzy pełnią funkcję wokół premiera, nie mają mandatów poselskich i Mateusz Morawiecki, chcąc przeżyć po przegranych wyborach politycznie, będzie musiał ich na listy wrzucić, w związku z tym kasując ludzi twardego PiSu. No dobrze, to teraz kilka odpowiedzi na pańskie pytanie. O, bardzo mi miło. Jest pan ciekawy? Bardzo. Dobrze, to teraz tak. Widząc, jakie narobili długi, to i tak bez znaczenia. No. Co zrobili dobrego? Raczej żadni politycy nie robią nic dobrego dla obywateli, byle się napchać za nasze. To jest trzecia odpowiedź. Kto napisał, żeby się napchać za nasze? Pani Anna. Pani Anno, nie napchałem się i możemy się umówić nawet na jakiś kontakt tutaj. Nie wiem, czy to pani redaktor będzie pośrednikiem. Ja postaram się przekonać panią, że nie wszyscy są źli. A to już pani oceni, czy są, czy nie. Dobrze. Kolejna osoba. Nic. Daje w szyję. Następna, podwyższył mandaty i dał podwyżki i wróć. Dobrze, że mam szybką reakcję. Policjantom. A z tymi mandatami akurat z punktu widzenia kierowcy to jest ciężko. Nic nie zrobili, tylko swoje kieszenie nabijają. To kolejna osoba, dobrze nas okrada, nic dobrego. A tu do pana pytanie, co porozumienie zrobiło dobrze dla Polaków? Rozwiązało się. No i ja tutaj chciałam przypomnieć, że jednak było częścią tego rządu przez bardzo długi czas. Ja mogę powiedzieć. I kto zadał to pytanie o to, co porozumienie zrobiło?
Szwejku. Szwajku. Co porozumienie zrobiło dobrego? Nie wiem, czy jesteś przedsiębiorcą, czy jesteś pracownikiem, ale to porozumienie wprowadziło mały ZUS. To porozumienie odpowiadało za to, a Jarosław Gowin jako minister gospodarki, żeby przedsiębiorcy, którzy mieli problemy w trakcie pandemii, jak prawie wszyscy, byli w stanie utrzymać swoje biznesy, to wreszcie Jarosław Gowin jako lider porozumienia zadbał i przygotował o to, żeby polskie uniwersytety miały szansę nie być zaściankowymi uniwersytetami, tylko były w stanie budować się w rankingu światowym. Dobrze, to idziemy dalej. Pan Jerzy, chodzę do kościoła i nie jestem głodny. Są także takie głosy. Nic nie zrobił dobrego, tylko Rydzyk i Kler mają się dobrze. Zadbał o nasze zdrowie, aplikując nam obowiązkową dietę przez ciągłe podwyżki. Brawo. To naprawdę niezłe. No dobrze, tych odpowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Może pan sobie później je wszystkie przeczytać, bo to będzie dostępne. Takiego deala mamy w takim razie. Tak. Nie jesteśmy. Taką mamy umowę. Jan Strzeżek, nie poseł, nie rzecznik porozumienia, ale być nie może członek przyszły, nawet porozumienia. Być może przyszły poseł, kto wie. Wreszcie nie będę się myliła. To w takim razie chyba tylko dla pani muszę to zrobić. Bez przesady. Bez przesady. Proszę sobie tutaj nie robić kampanii na biednej Biedrzyckiej i jej ekspresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam mieszkańców warszawskich Bielan, bo to, jak wiemy, rada. Bielany. Co? Tak jest. No jestem radnym przecież tamtą. No ja wiem. No to właśnie dlatego pozdrawiam niniejszym mieszkańców. Całą Warszawę i w ogóle całą Polskę. Tak jest, wszystkich. Wesoło tak na koniec się zrobiło, ale to wszystko dzięki państwu, bo te reakcje rzeczywiście bardzo sympatyczne. Także dziękujemy za te odpowiedzi i może trzeba będzie rzeczywiście przemyśleć taki też sposób komunikacji z państwem. Jan Strzeżak, raz jeszcze dziękuję. My dziękujemy za dziś. Bardzo. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9:07. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo, bardzo nisko. Dobrego dnia.